Siemaneczko, jestem Bebetem Games. Witam, że Państwa. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, co robię poza odcinkiem. Odbiłem pieniądze i kupiłem jedną rzecz, która była mi, można powiedzieć, potrzebna. Czyli kupiłem tabulecik. Tabulecik do zrobienia papierosów. Tak. Zrobienie papierosów. No i teraz sobie nabijamy i papieroski się zrobiły. O to mi chodziło, że Państwa, żebym po prostu mógł sobie te papieroski robić teraz. Teraz tylko muszę uważać, żeby je tutaj nie zmarnować. Widzicie, o to mi chodziło, po to, żeby zrobić to jak najwięcej pieniędzy z papierosu, bo bezpośrednio z tego najwięcej pieniędzy, dlatego możemy jeszcze sobie w tym tabeleciku robić bomby. I moim zdaniem na razie wystarczy, mam 4 paczki papierosów, ale co widzicie, muszę zrobić w porządku, muszę skosić sobie tawy. Pokazałem wam mniej więcej, o co mi chodziło. Kurnika sobie mam 547, nie jest to dużo, ale myślę, że poprzez te papierosy wszystkie kasy nazbieramy. Dobra, ile mam tej tawy? Mam 12 sztuk. Czy teraz jakbym dołożył, to mi starczy na dłuższy czas? Żywą. No, ale na ten moment powinno mi starczyć. Idziemy do PGR-u. Dodamy sobie wspomniane papierosy. I zobaczymy. Ile za to zarobimy. Bo to są bardzo ważne rzeczy, które musimy pokupywać, tak? Nastawienie. Pogadamy, poczekajcie. Prezent papierosy. Można trochę podbić właśnie rzeczy związane z uprzymilaniem, może nie wiem jak to powiedzieć, z przymilaniem się do naszej tutaj pięknej panny, czekaj, Tadeusza musi iść. Tadeusz chyba sprzedawał, skupiła i robita. Papierosy. Ale wiecie, to nastawienie musi być naprawdę bardzo ważne. Po prostu z tego najlepiej więcej skorzystać, tak? Dobra. Cyk. Może jeszcze jako gotowane sobie zjem. I nie tak te papieroski by było. Mamy już maksa. Możemy troszeczkę tutaj po 63 za paczkę. Piękne pieniądze. Ogólnie dzięki temu, że zhandlowałem dość sporo, zainwestowałem, można powiedzieć, w sensie sporo, bo cukru za dużo dałem, mniej przeznaczyłem chyba w odleże, to czekajcie. Gadamy. Czekajcie, co to było? Kanapka, wszystko w porządku, ciebie. Cukier, właśnie. Ta wieś przecież się zna. Aha. Zdobycie serca Heleny. O kurna. Korzystanie małżeństwa. Uzupełnienie wody i opasu i upału w kuchni. Uzupełnienie wody i opału w destylarniach. Opłacanie rachunków za to. Szykowanie zacierów. O spiżarni, uzupełnienie butelek w spiżarni, prowadzenie zwierząt do boksu. Dodatkowo, rabat u Datka, rabat u Heleny. Posag, pieniądze 4000, o kurwa. Dybni mrownice, zacier jagodowy, jabłkowy, miodowy, zacier owsiany, zacier ziemniaczany i malinowy. To ona daje, tak? Tak. No to pan teraz, o co Haman? Daj na taty? Kto tam wie, co mnie jeszcze tutaj czeka?
O kurwa mać. Nadania Latati. Czyli co? Nibelo na staknoi Kroglosowicz. Ej, tego to na tym widziałem. A co chodzi z tym? Najna taty, kto wie, co mnie jeszcze czeka w tej drodze? Kto tam wie, co mnie jeszcze czeka na tej drodze? No dobra, a to teraz co ja mam zrobić? Korzyści z małżeństwa, uzupełnienie łony i upał, no. Jest tak, jest jeszcze, poczekajcie, ja chcę rozkminić tylko jedną rzecz. It's my stat bromance I poted. A to jest jej ojciec, kurwa. No to myślałem, to jest ten. Aha. To muszę teraz rozchmienić. Co tu zrobić? Żeby te korzyści majątkowe. Może źle powiedziałem. Co to jest? No proszę, nawet nie wiedziałem, że w Zasiu jest takie miejsce. No cóż, teraz wiem, że jest, a nadal nie wiem gdzie. Trzeba się porządnie przy... A no chuj chodzi. Masz ulubione miejsce Krysi. Czy Krysio tęsknie. Ech, gdyby nie Franka, to bym Anu do siebie dołączył. Dobra, to będziemy później wspinać. Co i ja. Tak, trzeba to ogarnąć, bo tu jest slipies. Chyba jeszcze nie mam co nawet... kurwa. Nie wiem, siać chyba nawet nie mam co. A, kusimy teraz trawy, coś najważniejsze. Robimy się ten tytoń. Tak trochę mi to tempo, nie powiem, idzie. Ale myślę, że jakoś tam sobie dam radę. Z tym wszystkim. Tutaj, ogarnąć. Musimy tak, wysłużyć trochę tego ziana. Też. A pójdziemy sobie te papierski trochę porobić. Wiosków musi być zrobionych pełno. Muszę tak biberownicę uruchomić, czyli musimy iść. Famać. Ściąć parę drzew. Porobić to na kawałki, na słupki. Czekajcie, tu już. O, a nie. Ktoś mocno teraz pyli. O, fajnie, w końcu coś porządnego. No, w końcu te wolne mi się zwracają, no zajebiście. Dobra, idziemy ściąć, bo muszę wziąć to na stran i rzucić. Trochę. Drzewa. Tutaj mogę chromić. Leci. Poszło. Ta, dziabąg. 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 Tak, zbyt to chyba nie dziabąg. To jest. Kurwa, dziabie mi to drzewo. Może tam coś innego zbytko. Może coś się zliczowało. Tego nie wiem. A, bo tu jest to, bo tu przez te liście. Dobra. No i przetniemy, żeby setki sobie wziąć. Dobra. Wiecie, żeby jednak można już było tam spokojnie tej desradni sobie tu wstawić, ogarnąć. Kasy zarabiać. Na spokojnie. No i... Kurwa, mało miejsca, najmniejsze. Nie, tu idę, mam takie, dobra. Będzie trochę mętnika, mogłoby teraz jak to wszystko ogarniać. Ogólnie muszę też chyba cukier, czy tu braki przerobić. Czekajcie, teraz tak, może wziąć. Potwieczne, ja mi to starczy.
Czterka to wiadomo. Zacierz rzucony. No dobra, to nie tak źle jest. Pod tym względem. No to trzeba będzie chyba się hajtnąć z tą Helenką. Czekajcie, ja mnie zastanawiam tylko jeszcze jedna rzecz. A na PGR-ze? Czy też jest możliwość stamtąd pogadać pod tym względem? Narkosta. Zagamy. Zas Lubel and Jacek Narkosic. No, robiłem cię nawet... ale nie wiem. Lizel and Gors, Jacek and Golosy. Aha. Czyli to tam tylko Helenka. A, bo to przepraszam, jest nastawienie. A czy trzeba coś się teraz sprzedania? Czekaj, mogę je dać. Pogadamy? Kurwa, to nie cukier, ona to cukier koniec przyjmowała. Kurwa, jest zagotowana, dobra. Dobra, ciekawe, czy to też można by z nią pochmilować, tak pofiltrować, poflirtować. O czym ja myślę? Dobra. Tutaj gościu. Nie, tutaj na siebie na razie nie ma nic. Też ten gościu na targu miał być coś ciekawego do kupna. Do sprzedaży, przepraszam. Momentik mam coś, bo mam kurwa dzisiaj coś mocny momentik w głowie. Nie wiem czemu. No właśnie. A teraz trzeba mogę kupić te żarówki? Najpierw raz jest sprzedający. No dobra. Spróbujemy. Ugadam. Bimbe, cydy. Tabliczka żarowany, smażona ryba, groch. Tutaj trzeba kurwa wpierdolić kupić pieniędzy. Czasu i energii, jeżeli potem pogadamy. Gadzie, co tu mogę dać? Bimbe, butelka jaja na twardu. Ładnie, mi jajek starczyło. A tu? Mogę pogadać? Nie. Dziwne. Dawaj, idziemy się kimnąć. Idziemy się kimnąć. Nie, spróbuję zaprowadzić te zwierzęta, chociaż któreś zwierzę na kozę by pasowało w sumie. Chodź. Muszę uda chociaż tą kozę zaprowadzić, żeby to mleko mieć. Kurwa, przecież mi jest potrzebne mleko. O to kupiłem tylko, ale kupiłem sobie... Kurwa, jest teraz tak ciemno, że ja kurwa nic nie widzę. Chodź. Napierdolę. Zajebiście. Chyba i nie wiem, kimnąć, bo to nie ma sensu. Nie wiem, trzeba to ogromne wszystko. Chyba 6 godzin, po 6 godziny. Cedo tam będzie się będzie robiło. Mam butelki, butelki są gotowe. To nie jest tak źle. To co myślę, że będziemy się poświęcić te butelki, które mamy na ogarnięcie. Gdzie za co jeszcze? Dobra, czekajcie, teraz robimy tak. A tam i koda przyszedł, no. F. No i teraz co? Będę chciał wydoić, pewnie mam puste właśnie. A tak wątpię, że ktoś będzie tutaj. Nie wiem, czemu mam w nocy boksie poświęcić? Spędzić?
żeby po prostu... chyba nie to. Żeby wydoić krowę, to mnie rozpierdala, to nie? Czekajcie, może tak uwolić, żeby na to nie zbanować. Kurwa, czemu ja klikam? Nie to, to trzeba. A to muszę mysz pooperować tylko. Myszko i mysz git. Tyk, tyk. Wykorzystamy to wszystko, będziemy sobie na elegantkość robić. Może tam misja na tym ataku, to jest, nie jest ataku, tylko na PGR-ze robimy do tego gościa. Tyk. Powoli się człowiek wprawia. Pod tym względem wiosku się trochę tutaj narobi. Tyk. No może już teraz to nie będzie... teraz w okresie teraz jesiennym, można powiedzieć. Idziemy sobie do roboty, bo... trzeba tylko trochę pościnać na... dziewięć paczek. Dziewięć paczek i to było sprzedawane... tu. Chyba. Tak czy nie? Zgaduję. Uchylenki. A lesbian see Naple Wodicki. Dobra, no nie wiem, o co chodzi z tym. Jak to teraz sam zrobić, żeby to zrobić? Idziemy sobie do tatka. Zobaczymy co u niego. Pogadamy. Jest jakaś butelka. Poczekaj, gościu. Tak, teraz pohandlujmy. No jest kolejna różnica w cenie. Jest kolejna różnica w cenie. No. Czekaj, coś jeszcze mogę tu ciebie zrobić? A chcę zobaczyć co mam już udanego. A chwilę zadowolony czas. Teraz idziemy sobie do Anny. Zobaczmy co jaki kupiec będzie chciał. Jakie nastawienie ma? Coś, tak, musimy trochę podnieść. Kurwa, w ogóle. Jestem bidny w życiu, jestem bidny we wszystko. I tam. Pogadamy. Born in 24. Dobra. Mein ouders macht es. No dobra. No i pokaż mi, co ty byś tu miał w jakiejś fajnej cenie. No jest. Jednak może nie jest taką złą rzeczą tu tak robić. Dobra. Tu powaliłam powódku, powódku mam tu ogarnięte. Powoli do celu, powoli do celu. No bo tu wiem, że mam coś sporo. Nie pohandlujemy, tylko pogadamy. Dobra, ty co chciałeś? Chcę tak zobaczyć, wiecie, co przygotować. Kurwa, nie handlujemy. Tak, cyd, bimbe. W sumie ten cyd chyba... chyba najlepszy. A u tego gościa...
Pogadamy. Bimby, butyka, smażone mięso, smażone lemia. No dobra. Pogadamy. To jest tak. Bukiet kwiatów, pudełko czekoladek, stek, bigos. Kurwa, jakie wymagania, no dobra, handlujmy, zobaczcie, pudełko czekoladek. Butelka wódki, 24. Antybiotyk. O co nie pomyśleć? A to już kolejny odcinek. Cieszę się, że było to na tyle. Jeśli takie osiągnięcie jest podobne, to też pojawiły komentarze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do godziny. Na razie. Cześć.